Witaj siostro, bracie. W środowy poranek na naszym parafialnym patio w parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Jesień już u nas w pełni i przypomniało mi się, że w 2019 roku w plebiscycie na młodzieżowe słowo roku drugie miejsce zajęła jesieniara. Jesieniara, czyli wielbicielka jesieni, zawinięta w kocyku z kubkiem gorącej herbaty z imbirem, koniecznie zapatrzona melancholijnie na spadające za oknem liście. To były piękne czasy i nie chodzi tylko o wyniki plebiscytu. Jak to z młodzieżowym słowem roku bywa, jest ono używane głównie przez ludzi po 30. Ale jest coś uspokajającego w wyobrażeniu kocyka, herbatki i czasu na patrzenie w okno. Co roku jednak jest to trudniejsze. Najpierw pandemia, później wzrost cen, teraz spotęgowany jeszcze bardziej przez wojnę wywołaną przez rosyjski reżim. Fala uchodźców, wielka samoorganizacja społeczna, by im pomóc. Jednocześnie tragedia ludzi na granicy z Białorusią. Każda z tych spraw to poważny temat, który zasługuje na to, by o nim mówić. Jednak tego poranka spójrzmy na coś innego. Spójrzmy na ciebie tam, po drugiej stronie. Bo ty tak samo jak ja, tak samo jak wszyscy inni, jesteś pośród tych wszystkich wydarzeń. A świat strasznie przyspieszył. Kolejna jesień się rozpoczyna. Teraz jednak kocyk, kubeczek i książka wydają się wręcz nieprzyzwoitym luksusem. Bo wojna, bo klimat, bo inflacja. Spokój tej jesieni to może być towar deficytowy. Kusi więc, by znaleźć ten spokój za wszelką cenę, by coś zaradzić na swoją bezsiłę. I takimi słowami mogą być te, które znajdujemy w psalmie 38, w wersecie 23. Śpiesz mi z pomocą, Panie, zbawienie moje. Psalmista woła o ratunek. Ale czy nie jest to zbyt łatwe, zbyt wygodne rozwiązanie? Religia to opium ludu, powiedział Karol Marx. Opium było używane jako środek przeciwbólowy i jako narkotyk. Marx użył tego porównania, bo uważał, że religia daje ulgę, ale poprzez złudzenia i poprzez to nie pozwala na dokonanie prawdziwej zmiany. Nie da się ukryć, że faktycznie wiele reżimów podpierało się religiami, w tym chrześcijaństwem, do uzasadnienia swojego istnienia. Wiele osób poprzez religię gloryfikuje cierpienie. Czy te słowa psalmisty nie są czymś, co można uznać za zachętę do bierności? Czy wołając do Boga nie mówimy: Panie, świat wali mi się na głowę, zrób coś z tym, a ja zawinę się w kocyk i poczekam. Dlatego dobrym rozwinięciem tej myśli jest drugi fragment, przeznaczony na dzisiaj, z Ewangelii Marka z 10 rozdziału w wersetach od 48 do 49. Niewidomy Bartymeusz zawołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. Na pierwszy rzut oka wygląda podobnie, prawda? Bartymeusz, tak jak psalmista, woła. Ale to wołanie to nie jest bierna postawa. Chrystus wychodzi z Jerycha. Dookoła Jego jest mnóstwo ludzi. Mogliby minąć niewidomego Bartymeusza. On jednak coś robi. Woła. Nie jest bierny. Inni chcą go uciszyć, ale on woła. Robi to, co jak sądzi, zmieni jego życie. Jest aktywny. A na koniec Chrystus mówi: wiara twoja uzdrowiła cię. A wiara to nie jest tylko przekonanie. To postawa, która zawiera w sobie aktywność. Wiara nie może być bierną akceptacją tego, jak jest. Ma być aktywną postawą, działaniem. Owszem, opartym na zaufaniu, na relacji do Boga. Ale mamy wziąć z tego marksowego opium tylko tę część, która uśmierza paraliżujący ból. A następnie krzyczeć jak Bartymeusz, działać jak Bartymeusz, po to, żeby coś zmienić, by to uzdrowienie, ta ożywcza zmiana związana z Bożą obecnością mogła się zamanifestować.
Dlatego nie do końca mogę być jesieniarą. I ty też nie bardzo możesz. Herbata, książka, kocyk, regeneracja to nie jest nic złego. Ale gdy wypijemy tę herbatę, to wygrzebmy się spod kocyka i chodźmy zmieniać świat. Przecież wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. No to do roboty. Zostańcie z Bogiem i powodzenia.